Cześć, z tej strony Jana z Zielonego Detoksu. Dzisiaj mam specjalnego gościa, panią Martę. Pani Marta jest dietetykiem. Udało mi się z nią porozmawiać. Chciałabym, żeby nam opowiedziała troszeczkę o kandydzie i o tym, co to jest, w jaki sposób możemy zaobserwować przerost kandydy w naszym organizmie i jak sobie z tym radzić. Także zapraszam Was serdecznie na filmik. Witam Cię serdecznie, witam Was. No, tak jak Asia powiedziała, jestem dietetykiem, ale właściwie zostałam nim dopiero jak straciłam swoje zdrowie i chciałam bardzo wrócić do dobrego zdrowia. Zaczęłam wtedy zajmować się dietą i różnymi procesami. Ale zacznijmy od początku. A co robiłaś wcześniej, Marta? Czy się zajmowałaś zawodowo? Pracowałam w dużej korporacji. Niestety w takiej korporacji pracuje się długie godziny. Często jest to kilka kaw dziennie, mało wody, ciężka praca. Jedzenie dopiero wieczorem, kiedy wróci się do domu. I w taki sposób przez kilka dobrych lat zapracowałam sobie na różne problemy zdrowotne. I w pewnym okresie okazało się, że te problemy były już takie bardzo mocne. Miałam zawroty głowy, miałam palpitacje serca, miałam opuchnięte nogi, duże zmiany na skórze, wiecznie zmęczona byłam. I wszystko było okej, ale ja już nie mogłam pracować tak jak dotąd. Zaczęłam chodzić w lekarzach, szukać wyjścia z tych problemów. Niestety nie umieli znaleźć przyczyny. Właściwie zostawili mnie samą sobie. Na szczęście w tym okresie spotkałam ludzi, którzy naturalnie przywracają równowagę w organizmie. Zainteresowałam się tym, wysłuchałam ich wykładów i doszłam do wniosku, że to ja sama sobie zapracowałam na te wszystkie problemy. A w jaki sposób oni naturalnie przywracają tą równowagę? Jakimś oczyszczaniem? Jak tak, to działa? Tak. Pierwsze co to uczyni mi pić wodę. To jest bardzo ważne, żeby pić dobrą wodę w odpowiedniej ilości, temperaturze. To wiecie, to jest sztuka, woda to woda. Okazuje się, że w wodzie można mówić bardzo dużo i ona jest bardzo ważna. Czyli to nawodnienie, tak? Tak, bo ona właśnie może przy oczyszczaniu właściwie zaczyna pierwsze, bo oczyszcza nas toksyn, wykrukuje z organizmu to, co złe. I dlatego ja się uczyłam takiej wody pić chyba nawet 3 miesiące z nim, kiedy robiłam to prawidłowo. Potem zrobiłam sobie oczyszczanie całego organizmu, między innymi program przeciwpazorzytniczy. Jednak. Tak, dlatego że jeżeli potwierdziło się w badaniach, które zlecono mi, że to jest grzyb kandida. Przerost grzybu kandida powodował te wszystkie wątpliwości. Ale co było, to było badanie skału, z krwi? Nie, robiłam badanie żywej krwi. Żywej krwi. I jeżeli okazało się, że ja mam przerost grzyba, to znaczy, że jest mój organizm zakrzywy, zakwaszony, zatoksyczniony, a jeżeli są grzyby, to są również pasożyty, toksyny, wirusy, bakterie, to jest to samo środowisko. Zawsze idzie to razem, tak, prawda? Tak, to idzie w parze. Więc to już nie było, że wybieram, że ja walczę tylko z grzybem. Po prostu zaczęłam się oczyszczać systematycznie, regularnie, po kolei usuwać te wszystkie parazyty z siebie, najdłużej schodzi z grzybami. Rozumiem, ale jakbyś nam powiedziała o kandydzie, co to jest, w jaki sposób możemy uważać na to, tak? Czyli w jaki sposób obserwować siebie, jakie są symptomy? Grzyb kandida jest w naszych jelitach i on tam ma być, to jest jego miejsce. Jest wszystko ok, póki w naszych jelitach jest zachowana równowaga flory bakteryjnej, czyli są i dobre, i złe bakterie. I grzyb też tam się znajduje, ale on ma własnego wroga. Te dobre bakterie po prostu nie pozwalają się zbyt mocno rozwinąć. W momencie, kiedy my zaczynamy źle się odżywiać, dużo przetworzonej żywności jemy, nadużywamy antybiotyków, to okazuje się, że wtedy ten grzyb nie ma już naturalnego wroga, bo zniszczyliśmy te dobre bakterie i zaczyna się nadmiernie jego przemysł. Dlatego jak my prowadzimy taki, jak ja wcześniej, tryb życia, to sami wytwarzamy takie warunki w organizmie, że sprzyja on rozwojowi gleba. Aha, a są jakieś symptomy, które pokazują, że mamy zakażenie, jeżeli nie mamy dostępu na przykład do tych badań, o których wspomniałaś? Na pewno powinno nas zastanowić to, jeżeli my mamy zmiany jakieś na skórze. Bo wszystko, co jest na skórze, jest obrazem wnętrza naszego organizmu. To nie jest tak, że są jakieś choroby, że coś nam siadło na skórze i zmieniło się. To wszystko wychodzi od wewnątrz, to jest nas. Na pewno zmiany, język jest też takim miejscem, gdzie
gdzie warto czasem sobie go oglądać, jeżeli to są takie jakieś właśnie afty, bleśniawki, jakieś tak zwana mapa na tym języku. Taki nalot, tak? Tak. Mhm. To też jest warte zastanowienia. Łupież, nawet zwyczajny łupież, to też jest grzyb. To wychodzi z nas. Jak komuś paznokcie się zmienia, ich barwa, jakieś właśnie takie żółte, zmienione, to też wychodzi grzyb. Także w ogóle do upławy kobiet. Jeżeli pojawiają się upławy, to też nie należy tego bagatelizować. Może to być zakażenie bakteryjne, ale tak jak mówiła, jak bakterie, to i grzyby, to wszystko razem. Także to powinno nam dać, nie tyle dać nawet do myślenia, co zacząć, powoduje, że my zaczniemy działać. Bo grzyba nie można czekać, że on zniknie. A powiedz mi, w jaki sposób do tego podejść, jak się tym zająć? Są jakieś takie filary działania, typu, nie wiem, dieta, od czego zacząć? Tak. To znaczy, kiedy ja z tym się borykałam, to trochę byłam sama z tym i taką drogą prób i błędów przechodziłam. Ale dzisiaj już sobie wypracowałam taką metodę i wiem, że trzeba zacząć po prostu od wody, tak jak już wspominałam wcześniej, żeby wypłukiwać toksyny, żeby ten organizm nawodnić, żeby się zupełnie inaczej pracuje, czuje, jeżeli jest zmieniony. Potem oczyszczamy się. Tak. Hmm? Potem oczyszczamy się. Kiedy zaczynamy się oczyszczać, to jednocześnie musi być dieta. Czyli drugie to jest oczyszczanie i trzecie dieta. Dieta, razem. Która równocześnie idzie z oczyszczaniem, dlatego że nie zrobimy oczyszczania bez odpowiedniej diety. Jasne. Dieta jest bardzo rygorystyczna przy problemach grzybowych, dlatego że mało, że musimy wykluczyć rzeczy, które grzyb lubi, a lubi słodkie, mleko, drożdże, biały chleb, czerwone mięso i glutamina sodu, piwo. To są rzeczy niestety, które grzyb też lubi. Jak będziemy go karmić tym, to my się nie pozbędziemy. To jest trudne, ale to sobie trzeba zdać sprawę, że na czas, kiedy walczymy z tym grzybem, kiedy coś chcemy zrobić, to sobie odmawiamy. Po prostu jest czas, kiedy musimy sobie mówić i wtedy włączamy do tego oczyszczanie. To oczyszczanie również z pasożytów. Ten program jest, można naturalnie. Nie polecam tutaj żadnych takich ani chemicznych, ani metod takich zabijania jakieś. Nie. Nie A mówię. Dlaczego metody chemiczne są dobre? Dlatego, że zabijają pasożyty. A pasożyty powinny z naszym organizmem wyjść z niego. Zabite pasożyty czasem znajdują się w czasie naszego funkcjonowania, w mięśniach, w organach. Jeżeli my zabijemy pasożyta tam, gdzie on się znajduje, czyli powiedzmy w wątrobie, to on tam zostanie. Bo jeżeli zabiliśmy go w przewodzie pokarmowym, to on wyjdzie. Ale z wątroby, z mięśni on nie wyjdzie, on to będzie gnił. Czy taki pasożyt w sercu. No, jak poglądacie na internecie, to czasem są drastyczne te zdjęcia, ale faktycznie potrafią lekarze wyjąć chirurdzy podczas operacji pasożyta z serca, dokładnie. Także to jest no, może nie jest przyjemne. I nie wchodźmy w to. Nie, ale trzeba zachować. Umiar i trzeba wiedzieć. Nie mamy pasożytów, ale zróbmy kurację. Tak, to jest dobre podejście. Kuracji nie przejmujemy się, one same wyjdą tak po cichutku. Powiedz mi jeszcze, czyli tak, najpierw nawodnienie, dieta z tą kuracją przeciwpasożytniczą. Jeszcze na sam koniec powiesz, gdzie można coś znaleźć, tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. A teraz powiedz mi, co byś polecała, jeżeli ktoś tak chwilowo ma jakiś wyrzut właśnie tej infekcji grzybicznej i w tym momencie bardzo źle się czuje, ma duże opławy, ma grzyba tutaj na paznokciach, na języku. Co można tak na ten moment? Tak. Oczywiście, bo jak zaczniemy robić, że tak powiem, porządek w organizmie, to nawet może być okresowe zwiększenie wyrzutu. Gorzej może być. Może być, tak. Na początku może się okazać, że to jest taki wyrzut i dopiero wtedy jest wow, nie było tak źle, a teraz to już tak. Przerwa. Nie, to nie wolno przerywać, to trzeba usprawić się w cierpliwość. Ale co zrobić? No, zacznijmy od głowy. Jeżeli masz łupież, to kupić dobry szampon bez SLS-ów. Taki, żeby również nie dokładał tam chemii i do niego podczas mycia dać 2-3 krople olejku z drzewa chrupociarnego. On pięknie to odkazi i też pewnie, że trzeba mocno wtedy włosy wypłukać dobrze, bo jednak to jest olejek, ale przyniesie wam ulgę, przestanie swędzić głową. To jest też ważne. Kolejna rzecz, właśnie ten olejek z drzewa chrupociarnego ja piłam, ale piłam go w taki inny sposób, bo do kapsułki po preparatach dawałam sobie 3, 5, 8 kropli zależy od stanu mojego organizmu i połykałam to, potem jadłam, żeby ten... I czułaś różnicę od razu? Tak, jak... to znaczy już po 2-3 dniach już było lepiej, już było lepiej. W ogóle bardzo dużo używam pałdarku. A wiem, że pałdarku jest w różnych... Ono ma wsypon wiz.
Wiem, że pałoderka jest w różnych formach i w różnych sklepach. Czy jest jakiś, który twoim zdaniem działa najlepiej, dla ciebie zadziałał najlepiej? Ja sponsorowałam produkty firmy Coral Plus i to nie chodzi o to, żeby promować tą firmę, ale te produkty się sprawdziły u mnie. To mają bardzo dobrą jakość. Czyli to pałoderko Coral Plus? Tak, Coral Plus jest bardzo mocny. To jest prawdziwy pałoderko, bo to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że no różnie to bywa, kiedy kupujemy suplement, niekoniecznie tam jest to, co ma być. Te są dobre i ono bardzo jest mocne, intensywne, skoncentrowane. A powiedz, jakie dawkowałaś u siebie? To znaczy tak, powiem wam, że przez całą moją kurację trwała dość długo, to zawsze brałam pałoderko. Zawsze, czyli codziennie. Kiedy były okresy, kiedy nie miałam tych takich dużych zmian, kiedy udało mi się jakby spacyfikować trochę tego grzyba, to brałam po dwa czy dziennie. Ale kiedy miałam największe wyrzuty, kiedy to była taka ciężka walka, tak, to ja potrafiłam 16 dziennie. Okej, 16 kapsułek dziennie. Tak, ale tylko to pałoderko. Wiesz, nie polecam innego. Nie, proszę, nie róbcie, dlatego że nie wiem, co tam jest w tamtych suplementach. Jasne. I jeszcze ostatnia rzecz. Co można zrobić, jeżeli są upchławy? Bo wiem, że wiele moich klientek ma z tym duży problem. No, jeżeli mamy taką sytuację, kiedy no coś nas swędzi, piecze, to jest to taka dysfunkcja, już musimy sobie pomóc, bo nie będziemy czekać, że nam to przejdzie za miesiąc, dwa, trzy. To najlepiej przy sytuacji, kiedy mamy upchławy, po pierwsze, że przemywać sobie te miejsca intymne kwaśnym mlekiem, tylko takim prawdziwym kwaśnym mlekiem. Tam ma być tylko mleko i kultury bakterii. To już przyniesie nam ulgę, ale również zakładać sobie do pochwowu właśnie to pałoderko, zwilżyć go troszkę pod wodą, tylko nie tak, żeby się rozpuściło, tylko odrobinkę zwilżyć, założyć sobie na noc, ubrać bieliznę, wkładkę sobie założyć, bo ono jest brązowe, bo to jest kora dżewola pacha, więc pobrudzi nam bieliznę, założyć, zadbać o to. Rozumiem, czyli to pałoderko i ten olejek z drzewa herbacianego świetnie się u ciebie sprawdził. Tak, to były takie właśnie rzeczy, które mi na co dzień po prostu pomagały, natomiast no, cały czas było też i oczyszczanie przewodu pokarmowego, była cała taka kuracja przeciwgrzybiczna, gdzie no i ta dieta. Dieta. Wiesz, dieta na samym początku jest bardzo taka surowa, trudna, a to jest tak bardzo... Wyłączamy cukier przede wszystkim, tak, rozumiem, tak? Tak, w ogóle no, zapraszam was dlatego, że ja nagrałam film, w którym jest dieta przeciwgrzybiczna i omawiam tam po kolei, co wolno, co nie wolno. A gdzie można go znaleźć? Można znaleźć go zarówno na naszej stronie ścieżkidozdrowia.pl, można znaleźć na naszym kanale Ścieżki Zdrowia na YouTubie. Tam są też nasze webinary, gdzie mówimy właśnie i o oczyszczaniu, i o programach takich przeciwpasożytniczych, ale i o zdrowym odżywianiu, o wodzie. Super. Także zapraszam, oglądajcie, będziecie na pewno mogli skorzystać i będziecie zdrowi. Marto, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam też serdecznie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam w czymś pomógł. Zapraszamy do Marty na Ścieżki Zdrowia i na mój kanał Zielony Detox. Pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie za zaproszenie. Można sobie robić też takie czopki właśnie z tego pałoderka. Teć kochani, nagrywasz. Dobrze. Możesz przejść, spoko.